Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Średnia arytmetyczna pięciu liczb, piątki, x, jedynki, trójki, jedynki, jest równa 3. Wtedy pytanie, ile wynosi x? To co robimy? No to średnia. Średnia to jest inaczej suma wszystkich podzielić na ich liczbę, czyli na raz, dwa, trzy, cztery, pięć jednostek. Czyli sumujemy sobie po kolei. 5 plus x plus 1 plus 3 plus 1 podzielić na 1 na 5 jednostek ma się równać 3. No i liczymy. 5 plus 1 to jest 6, plus 3 to jest 9, plus 1 to jest 10, czyli mamy 10 plus x podzielić na 5, to się równa 3. Mnożymy stronami razy 5, czyli będziemy mieli wtedy 10 plus x równa się 15. 10 przerzucamy na prawą stronę, czyli wychodzi mi, że x to jest 15 odjąć 10, czyli 5. I to jest nasza odpowiedź D.